A teraz tam muszą być zimne. Nas kopertę odbierać. Tam gdzie go... Oczywiście osoby, które już dostały, nie dostaną drugi raz. Prosto. Dobrze, jedziemy. Pierwsze co? Najmniejsza nagroda. Majże, pamiętacie numery? 38. 38, już mówię. Przemek Rogowski. Przemek Rogowski, jest czy nie ma? Przemek Rogowski. Jasna Góra. Dobra, nie ma. Jedziemy dalej. 4. Czwórka. Marcin Białek. Gratulacje. Dobra, jedziemy z podbierakiem. Dziękuję, zapraszam do zdjęcia. Zrobimy jeszcze wspólne zdjęcie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. I zapraszam do Częstochowy 11 czerwca na Hucie. Widzimy się na drugich zawodach Matrixa. Jesteśmy ze zwycięzcą zawodów, Mateuszem Kucińskim. Mateuszu, powiedz, jak oceniasz dzisiejsze zmagania? Na co było trzeba postawić, żeby wygrać tą całą stawkę? Poziom był dość wysoki, więc powiedz słów kilka o tych zawodach. No, dzisiejsze zawody na pewno nie należały do najłatwiejszych. Po ostatnich wynikach na Aleksandrowie, jakie robiłem, to dziś wynik chyba najgorszy, a też dał zwycięstwo. Co było kluczem sukcesu? Chyba dziś ubogie nęcenie, praktycznie nie używałem zanęty, no i minimalnie robaku, bez pinki, sam jokers. Jaka dominująca ryba była w twojej siatce? Dominującą rybą był leszczyk, złowiłem ich chyba 10 sztuk, takich od 300 do 400 gram i kilka płoteczek i to wszystko. Dużo ryb traciłem. Słuchaj, a powiedz mi, przynętę może zdradzić chociaż? Przynętę? Tak. Dominowała chyba ochotka głównie, jedna, dwie na haczyku numer 20. Czyli jest to spowodowane prawdopodobnie zimną wodą i ryba jest ostrożna, prawda? Chyba też tak myślę. Okay. Haczyk żyłka też 0,8, więc 0,10 nie reagowały w ogóle, nie brawy, a 0,8 dawało rezultat. Okej, dzięki za te parę słów i trzymaj się i połamania kija. Dziękuję, na razie. Cześć. Jesteśmy z organizatorem zawodu, Marcinem Kosterą. Marcin, powiedz, jak oceniasz dzisiejsze zmagania? Co jest na plus, co jest na minus? I wszystko, jak w ogóle uważasz? Dziękuję w ogóle za, że mam możliwość udzielenia głosu. Co mogę powiedzieć? Na pewno kanał w miejscowości Kobiałka, tak? Bo jesteśmy w Kobiałka. Zresztą kanał żerański ma naprawdę sporo kilometrów. Jest znany z dwóch, że tak powiem, odcinków. Albo to jest właśnie Kobiałka, czyli teraz o tej porze najlepiej tu się powinno łowić, w cudzysłowie, bądź Aleksandrów. No tutaj jest akurat dużo, że tak powiem, o tej porze tych ryb wchodzi. Są te leszcze ładne, bo przygotowują się tutaj do tarła, który jest zdecydowanie płycej. Natomiast nie żerowały te ryby tak, jak myślałem. No, szczerze mówiąc, liczyłem na to, że tych leszczyków będzie naprawdę dużo więcej, bo zawsze na przełomie kwietnia, maja to jest naprawdę super łowienie. Powiedzmy, okolice majówki. Naprawdę to na Federa szło 10 kilo zrobić i nie było z tym problemów, natomiast no dzisiaj ryby trochę odmówiły współpracy, ale widzę, że ci, co mieli sobie, że tak powiem, poradzić, oczywiście w cudzysłowie, to sobie poradzili, tak? Trzeba te ryby było wyłuskać. Tu ewidentnie ten, kto wrzucił dużo na start, licząc na dobre wyniki, no niestety oszukał się, bo tych ryb nie było dużo. Wrzucając dużo, a jak nie ma tych ryb chętnych do żerowania, one po prostu za bardzo ciężko je wyłuskać z tej wody. A widzę, że te osoby, które delikatnie podeszły do tematu i bardzo asekuracyjnie, no po prostu poławiły, tak? Bo tu każda ryba miała znaczenie. Czy miała 10-15 gramów, daj Boże, żeby się trafiły. Widziałem, bonusiki bardzo mocno windowały, tak jak tu Kasia tak złowiła lina. Nie wiem, czy ważyli tego lina. Tam przeszło, powiedzmy, kilo 200, kilo 300, tak? Więc to bardzo wywindowało wynik do góry. Drugie miejsce zrobiła ogólnie. Wygrała sektor, więc no też trzeba mieć troszkę szczęścia do tych dużych ryb. Wiem, że sporo, dużo ryb też zerwało się, bo no wiadomo, już się wycieniamy, delikatny sprzęt i po prostu te leszcze spadają, bo to głównie leszcze są. Obok spławikowcy mieli świetne widziałem nawet 3-kilogramową rybę, widziałem, no naprawdę piękna łopata, ale 40 minut praktycznie holował ją, więc bardzo na delikatnym sprzęcie.
na federze, no to już, że tak powiem, no trzeba odrobinę tego szczęścia i umiejętności, żeby taką rybę po prostu wiem, żeby ona też się nie wypiła z delikatnego, delikatnego haczyka. No, ja uważam, że takie łowisko uczy pokory i też trzeba umieć na nim łowić, tak? Sam się przekonałem o tym. Dzisiaj dwa ja zgarzę na start. No wiesz, to jest troszeczkę inne łowienie niż na Aleksandrowie. Tam ta ryba, że tak powiem, chlamy, to tak nazywamy, czyli ona po prostu czasem jej się bardzo dużo rzuci i ona po prostu to przejada. Tu jest takie odmienne łowienie, takie trochę bardziej po polsku, tak, gdzie tych ryb jest po prostu mniej. Jeszcze pogoda troszeczkę nam zrobiła tutaj, spłatała nam figla i no, chłodno po prostu. Rano było chłodno, tak. I mam wrażenie, że to też troszeczkę te ryby. Tak, a jutro też mamy zawody, będzie cieplej i myślę, że zdecydowanie będzie, zdecydowanie lepsze będą wyniki. Okay. Zobaczcie, to jest Zalew Zagrzeński cały, ten sławny taki sandaczowy zbiornik, zaporowy chyba. Patrzcie, zalew, no zalew, to Zagrzeński zalew, musi być zaporowy. Zalany. Teren zalany, zobaczcie, domki fajne przy wodzie, kurde, super porobione wszystko. Warszawa, słuchaj tam. O, cyk. Fajnie. Jeszcze Kajgo poleciał też w ogóle. Zostało pół godziny do końca zawodów. I mi się udało złowić 8 ryb bardzo drobnych. I tak, to jest bardzo taki przeciętny wynik w moim sektorze, mają większe ryby chłopaki tutaj, więc postawiłem na te ostatnie pół godziny na Big Fisha, na jakiegoś tam leszczyka bonusowego czy coś i po prostu czekam, te pół godziny łowię na przystawkę, także zobaczymy, może akurat wpadnie jakaś dwójeczka, trójeczka. Nie nagrywałem tego wędkowania całego, nie nagrywałem tutaj tak z całych zawodów, bo ryby są drobne, więc no zero jakiegoś tam, że tak powiem, zero atrakcyjności wędkarskiej, zero atrakcyjności filmowej, więc dopiero później nagram wam ważenie, dekoracje i tyle. I to będzie koniec relacji tutaj z tego dwudniowego wyjazdu do Warszawy. Jestem bardzo zadowolony, ale o tym na końcu. Podsumowanie zrobię na końcu i dlatego zostańcie i oglądajcie dalej. Ryba. Oko niewymiarowe. No. Na koniec. Tak na koniec. No, ale to nie o to chodziło. No nie o to chodziło. Brakło mu trochę. Jakieś 5 centów. 12,5. A od 15 tu jest dzisiaj wymiar. Właśnie nie wspomniałem. Mam rybę większą. Czy mi ją zaliczycie, panowie? Powiedzcie. Zaliczcie mi ją, proszę. Ale mam rybę. Masz rybę? Mam. To jest grążela grążelą, ale mam.
Mam o konia. Zobacz, zostałem zrobiony w konia tak jak ty. Ty, Julek. Widzisz? Tylko, że ja z zielonym. Ty z drewnem. Za 500. Ja już widziałem tam 2 kilo, chłopie, na końcu. Ale wymiarowy, ty, wymiarowy. Zaliczacie mi tą rybę? Dzięki. Ty też, kolego, rozumiem? Dzięki. I na koniec, na sam miuśki koniec taki okonek, zobaczcie. Co nie? Doły tabeli, ale rekreacyjnie coś tam mi się uda połapać. Zobaczcie, to jest mój połów. Raz, dwa, trzy wymiarowe okonie, raz, dwa, trzy, cztery jazgarze i jeden prawilny leszczyk. 200 parę gram, oczywiście zgasiłem światło w sektorze, tradycyjnie jak zwykle, wczoraj też zgasiłem, ja lubię gasić światło, ale wiecie co się liczy? Liczy się tylko czyste wędkarstwo. Dobry? Zapaliwko. Kartą, tak? Tak, będzie kartą taką zbliżeniową, wie pan. Aha, i to będzie to i papierosy jakieś takie, żeby było do 15 zł. Zielone. O, widzi pan Winstony zielone, 14,50, dobrze widzę? Cienkie, grube? Grube. Czy zwykłe? Zwykłe. O. Wie pan co, ja to nagrywam, to wszystko na kamerkę, wie pan czemu? Bo chciałbym powiedzieć komuś, kto mieszka tutaj w okolicach Warszawy, że było wspaniale tutaj być w Warszawie. Byłem na zawodach wędkarskich przez 2 dni. Aha. Proszę pana, jestem zachwycony organizacją i wszystkim. I chciałbym panu to chociaż powiedzieć, bo po prostu nie zdążyłem na dekorację. 49 zł, tak? Tak, 92. No i proszę.